Witam serdecznie na kolejnym grzybobraniu. Tu przepiękne grzybki rosną. Wygląda to bajecznie. Malutkie zostawiamy. Kurki. A tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwanaście kurek. Plus te. Bardzo dużo w jednym miejscu kureczek. Piękne. Pokazują się borowiki dalej. Duży ceglastopory. Kurki. Tyle kureczek w jednym miejscu. Widać, małe prawdziweczki też są. Piękny prawdziweczek. Na początku września. Pełno kureczek i prawdziweczek. Piękny. Ruszają. Świetny. Są piękne borowiczki, jak widać. Ale malutkie wyrastają. Będzie teraz dużo. Po pełni. Tyle nazbierałem na chwilę obecną i sobie tak szukam, chodzę. Pięknie, że rosną dalej grzybki. Można zbierać. Inaczej to kozia broda. Bardzo piękny grzyb, którego można spotkać teraz właśnie w lasach. Tyle kurek nazbierałem, pięknego borowiczka. Upragniony grzyb każdego grzybiarza. Każdy by chciał grzybiarz takiego świeżutkiego, fajnego trafić w lesie. W takim miejscu. Taka piękna kozia broda. Piękny, piękny grzyb. Trzeba dobrze odsłonić, bo jest go bardzo dużo tutaj. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Piękny, ogromny. Trzeba go oczyścić z tych patyków. Przepyszny na różne potrawy. Udało się znaleźć już drugiego w tym roku. Takiego pięknego okaza. Pokażę datę. 2 września. Piękna kozia broda. Pół kosza zajmuje. Kozia brudka. Zobaczymy, co jeszcze się trafi. Znaleziono. Już drugi raz w tym roku znalazłem kozią brodę. Znalazłem ich kilka w sumie, ale parę było starych i nie brałem. Każdy grzybiarz chciałby takiego raz w roku znaleźć. Taką kozią brodę. Bardzo smaczny grzybek. Na takie grzybobranie dzisiaj nie liczyłem, bo przed pełnią było troszkę mniej już grzybów, ale znowu pokazało się pełno, pełno pięknych. Od borowiczków małych kozik brud można spotkać sporo w lesie, a jest to upragniony grzyb, bardzo smaczny. Wielu by chciało tego grzybka znaleźć, przynajmniej jednego w roku. Borowiczki, jak widać, małe wyrastają. Dużo kurek. Kozie brody można spotkać. 2 września, dzień po pełni, i tak jak mówiłem,
Borowiczki ruszają pełną parą. Kolejne. Piękne. Pełno małych wyrasta, pięknych borowiczków. Zobaczcie, koło nich jeszcze, ale skupisko. Trzy w jednym miejscu. Trzy więcej. Raz, dwa, trzy, cztery. I tam takie malutkie jeszcze są na dole. I tu jeszcze małe wyrastają. Zobaczcie. 5, 6. Widać, ruszają borowiczki bardzo dużo. Te przykryjemy tak troszkę. Nie całkowicie, muszą mieć dostęp do słońca. Piękne. Dużo malutkich, tak jak 6 naliczyłem, a tu jest jeszcze kolejny, 7, same malutkie, do malutkiego zostawię borowiczka, ruszają na początku września, pełną parą zaczynają rosnąć, tuż po pełni, ale tu piękne miejsce znalazłem z tymi. Ten jest potrójny. I tutaj jeszcze będą małe wyrastać. Trzeba to troszkę przykryć. Potrójny borowik szlachetny. Potrójny prawdziweczek. Piękne znalezisko. Wspaniałe, można powiedzieć. No tu mu się kapelusz urwał. Wspaniały borowik. Potrójny borowik, potrójny prawdziweczek. Dawno takiego nie znalazłem. Piękny. Piękna sztuka. Pięknie wygląda. Potrójny borowiczek. A tutaj mi się zapełnia borowikami i kurkami. Reszta kosza. No a te malutkie tutaj zostawimy. Niech sobie wyrosną. Malutkich oczywiście nie można brać, muszą rosnąć malutkie. Tego też zostawiam. W sierpniu był przeogromny wysyp, bardzo dużo borowików, jak i w lipcu. Borowiki szlachetne, w pełni właśnie ruszają prawdziweczki. Dużo, bardzo dużo. Ten jest przepiękny, potrójny. I tu kolejne dwa małe. Może jeszcze jakaś kozia broda się trafi. Także te zostawiamy. Te małe, niech sobie rosną. Znalazłem kolejną kozią brodę. Mam prawie cały kosz. Borowiki szlachetne. Kureczki. I cały kosz prawie koziej brody. Już dwie kozie brody znalazłem. Dwie kozie brody w koszu. 2 września. Teraz się przedzieram jak przez jakąś puszczę. Grzybów tu pełno. Jeden na drugim. Prawdziwy wysyp. Jest piękna kozia broda kolejna. Trzecia już dzisiaj. I to już trzecia. I takie skupisko grzybków. Wysyp kozich brud. Tych szmaciaków. Przepiękny wysyp. Jakiś wysyp innych grzybków. Kozi brody. Jest zapełniony kozimi brodami kosz. Pięknymi kureczkami i borowikami. Jest piękny wysyp w lesie. Szczególnie kozich brud. I oczywiście zaczynają się małe prawdziweczki we wrześniu. Warto szukać, zbierać przepyszne grzybki. Także przepiękne tutaj kozie brudki w lesie spotkałem na dzisiejszym grzybobraniu. 2 września. Są powody do zadowolenia. Każdy by chciał chociaż jedną taką znaleźć. Kozią brodę. A mi się już trzecia trafiła. 3 kozie brody na jednym grzybobraniu. Niesamowite.
To przykryjemy troszkę. Może tu wyrośnie kolejna. Kolejna kozia broda. Jakieś borowiczki małe nazbierać, ale dużo nie nazbieram tych borowików, bo dopiero ruszają. We wrześniu jest wysyp po pełni. Była pełnia i zaczęły wyrastać. Była pełnia, zaczęły pięknie borowiki małe wyrastać. Kilka zostawiłem sobie w lesie. Chcę zobaczyć, jakie urosną. Oczywiście pokażę, jeśli ktoś nie weźmie ich tam wcześniej. Jak na razie cudowne grzybobranie. Takie właśnie mi się marzyło. O każdym grzybobraniu mam pełen kosz. Teraz pierwszy raz jestem na wrześniowym grzybobraniu. Wcześniej nie byłem. I mam przepiękne kozie brody. Przepiękne, malutkie borowiczki szlachetne. Dużo kurek. No super grzybobranko. Jestem zadowolony. Jeszcze tu blisko, koło tej kozi brody. Kolejna kozia broda. Mała wyrasta. Małej nie będę brał. Kolejne kureczki piękne. Tutaj są kolejne kureczki. Znalazłem właśnie w takim lasku. Pięknie, pięknie. Czy tu jeszcze jakieś będą kureczki? Jest kolejna kurka, ale piękna. Piękna kureczka. Zobaczcie. Niesamowite. Ile grzybów. Mógłbym z lasu nie wychodzić do wieczora. Może dodam dzisiaj ten film. Jak nie dzisiaj, to jutro. Piękne. Pełno kurek. Potrójny borowik. Szlachetny. Piękne prawdziweczki. No i przepiękne kozie brody. Po takie właśnie zbiory warto się wybrać do lasu. Mnóstwo pięknych grzybów. Mnóstwo. U nas dużo padało, więc rosną grzybki pełną parą. Piękne skupisko. Takie też grzybki przeróżne rosną. Ale szukamy tych borowiczków jeszcze. No i jak mówiłem, malutkie. Kolejny malutki borowik. Malutkie wyrastają. Przepiękne. Na początku września. Za kilka dni będą dość duże. Te właśnie małe. Porosną i będzie można zbierać większe okazy. Ale małe też są super. Te bardzo malutkie zostawiam. Nie biorę. Ten mi się bardzo podoba, biorę go. Jest taki malutki. Piękna sztuka. Kolejny do kosza. Także zaczyna się wysyp wrześniowy. No i niesamowite zbiory. Trafiłem na olbrzymią kozią brodę kolejną. No prawdziwy wysyp tych kozich brod. Niesamowite. Takie piękne, dla porównania kosz. Olbrzymia kozia broda. Zobaczcie, jaka wielka. Piękna sztuka. Biory. Kozie brody, potrójny prawdziweczek, przepiękny i olbrzymia kozia broda. Zostaw łapeczkę w górę, jeśli film się spodobał. Zapraszam oczywiście na kolejne odcineczki. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego odcinka. Przepiękne, malutkie borowiczki zaczynają rosnąć, super. Mało kiedy da się takiego znaleźć, żeby był potrójny, złączony. Przepiękne zbiory. Prawdziweczki, cudne. Dobrze się zapowiada właśnie wrzesień. Do następnego odcineczka. Cześć, powodzonka na grzybobraniu.